Cóż, to są już wędzone ryby po ciężkim połowie. Mamy z naszych stawów. Przypominam, że na tych stawach nie ma, jest woda przepływowa. W związku z tym oczywiście ekstensywnie są tutaj żywione, czyli nie ma żadnych karmy, granulek. W sposób zupełnie naturalny. Zresztą jak po płatach widać, jakie karpie są także tłuściutkie. Zresztą to kilkukilogramowy. W związku z tym na naturalnym także może wyrosnąć. No oczywiście, proszę Państwa, zdecydowanie taką rybę, taką świeżą rybę i tej jakości należy polecać. Nie jest to problem. W Polsce można w ten sposób wyhodować. Zresztą te stawy są od lat, tak jak mówiłem, 20. No i cóż, proszę Państwa, dobry polski karp to także karp wędzony. Tutaj proszę, mamy wędzarnię. O, mamy wędzarnię. Proszę. Także i tą pyga, amur. To są dobre gatunki, ale szczególnie ten nasz karp, tak zwane prosiaki ze stawów tych okolicznych. Super na wędzenie. Problem tylko jest jak zwykle jeden, że po pierwsze nasza świadomość konsumencka, dajemy się wrobić w tą produkcję, czyli przemysłu spożywczego jako pasz, a my jesteśmy konsumenci traktowani jak ludzkie tuczniki, więc dają nam tą papkę, tą pasz, no i tuczcie się, towarzystwo. Nie jest to oczywiście ani zdrowe, ani mądre, ani tym bardziej dobre, no ale proszę Państwa, to wszystko od nas, od konsumentów zależy. Czy Państwo będziecie wymagali, jeżeli mówimy już o rybach, w tym wypadku rybach słodkowodnych, które bardzo polecamy. No Polska ma takie możliwości, takie warunki, że 1 kg jakiejś chorej ryby tutaj nie powinien się na naszym rynku znaleźć. No ale tak jak wiadomo, jak wszędzie, w każdej dziedzinie nie ma państwa, w związku z tym nie funkcjonuje. Państwo jest tak zwanym państwem teoretycznym, więc nie dziwmy się, że mamy to, co mamy. Natomiast w polskich sklepach taki wędzony karp powinien się znajdować. Oczywiście w domu jest także bo to jest już po wędzeniu, jest zimny, najlepszy jest bezpośrednio. Oczywiście w domu podgrzewamy, więc żaden jest problem. Dobra ryba, pełen smak, no ale tylko warunek jest jeden. Po prostu musi być w Rzeczpospolitej mądry gospodarz, dzięki któremu Państwo jako konsumenci nabędziecie. Bo dzisiaj największym problemem niestety jest handel.